Proszę Państwa, mamy kolor czekera. Jakie są zasady postępowania? Na początku wykonujemy zdjęcie otwierające. Jest to tak naprawdę tego typu zdjęcie, jakie Państwo tutaj widzą. Następnie, mając takie zdjęcie, tworzymy profil za pomocą programowania dostępnego dzięki Excel. Następnie zastosowujemy profil do wybranego zdjęcia, który właśnie obrabiamy. Korygujemy balans bieli, co Państwo wcześniej widzieli. Jeśli już te barwy i wszystkie korekty zostały wprowadzone i nas satysfakcjonuje, wszystkie te ustawienia synchronizujemy, jak też Państwu pokazywałem i będę jeszcze pokazywał, na poszczególne zdjęcia z sesji. Proszę Państwa, zajmijmy się jeszcze właśnie zdjęciem otwierającym. Jak poprawnie sfotografować wzorzec kolorystyczny? Przede wszystkim wzorzec fotografujemy w jednolitym oświetleniu i głównym dla naszej sceny. Nie powinno być sytuacji, kiedy wzorzec mamy na przykład oświetlony w taki sposób, że część jest w cieniu, część jest w słońcu. Może się okazać, że akurat profil kolorystyczny, który zostanie wygenerowany, jeśli zostanie, może mieć błędy kolorystyczne. Fotografujemy w każdym zmieniającym się oświetleniu, na przykład na sesji. Jeśli zmieniamy źródła światła, dokładamy, zmieniamy, również zróbmy sobie zdjęcie po prostu tej tablicy wzorcowej. Również jeśli fotografujemy w plenerze, w każdym zmieniającym się miejscu, w cieniu, w ciągu co kilkadziesiąt minut na przykład, jeśli się nam zmienia oświetlenie, zróbmy sobie takie zdjęcie. Wzorzec powinien wypełniać nie mniej niż 10-20% kadru. Nie powinien też wypełniać 100% kadru, żeby zostać poprawnie później znaleziony przez program. Powinien zostać sfotografowany w linii równoległej do matrycy naszego aparatu fotograficznego. Czyli tak naprawdę chodzi o podobne sfotografowanie, jak tutaj Państwo widzą. Już tak dużo nie powinien często wypełniać kadru, bo czasem akurat może tego nie uchwycić. To jest, myślę, że najbardziej optymalne sfotografowanie. Wzorzec nie powinien być fotografowany obiektywami typu rybie oko, efekt dystorsji. To myślę, że Państwo wiedzą, o co chodzi. Ostrość powinna być ustawiona na wzorzec. Wzorzec musi zostać optymalnie naświetlony, to znaczy ma być zapewniona poprawna ekspozycja. Nie powinien być niedoświetlony ani prześwietlony, bo wtedy uniemożliwi nam wykonanie poprawnego profilu. Nawet jeśli wprowadzimy poprawki w naszym programie do edycji, to wszystkie te poprawki zostaną zignorowane przez nasz po prostu program do profilowania. Przejdźmy sobie właśnie do tworzenia profili DNG. Czyli o tym, co cały czas próbuję Państwu powiedzieć. Zrobimy to na przykładzie w tej chwili aplikacji natywnej, czyli Color Checker Passport. Wygląda ono w ten sposób i tak naprawdę tworząc profil mamy przeciągnąć plik do okna tego programu. W tym programie musimy korzystać z plików DNG, czyli uniwersalnego formatu RAW stworzonego przez firmę Adobe. Zrobimy to na przykładzie zdjęć, zobaczymy, co my tutaj mamy, może naszej poprzedniej sesji, czyli akurat tego. Otwieramy, jak uzyskać tego DNG. W Photoshopie otworzymy sobie ten plik. Otrzymujemy oryginalne jeszcze bez żadnych korekt i w tym przypadku na tą chwilę nie mamy jeszcze profilu, więc nie będziemy go aplikować, ale musimy stworzyć z mojego pliku NEV od Nikona plik DNG, który będzie nam pomocny do tworzenia profilu. Wykonujemy w taki sposób, że klikamy tutaj w dolnej części w programie Camera w taki przycisk zapisz obraz i tak naprawdę wybieramy, jaki to ma być format, właśnie DNG, wybieramy z tej listy nazwę formatu. Nie zmieniamy nic, bo ani nie chcemy zmienić ani miejsca. Możemy wybrać oczywiście folder sobie, gdzie te pliki będą. Klikamy OK. Tak naprawdę w tej chwili właśnie jest stworzony ten plik. My sobie tutaj już tu anulujemy. Przechodzimy
do mojego katalogu dengie. Państwo widzą, jestem plik tutaj dengie. Przeciągamy go w okno tego programu. Program zaczyna sobie go przetwarzać, szukać tych wzorców. Tak naprawdę jedyną rzeczą, którą tu mamy zrobić, to jest wygenerować ten profil, naciskając właśnie przycisk Create Profile. Jak Państwo widzą, sam program sobie znalazł po prostu, gdzie ma, na jakich polach ma przeprowadzić sobie te akurat sprawdzanie kolorystyczne. Jeśli by się to nie udało, to po prostu trzeba to ręcznie po prostu pokazać mu. I naciskamy przycisk i mamy nazwać sobie go. Nazywamy go przeważnie tak, nasz aparat, jak również mogą być warunki. Tutaj zrobimy sobie nazwę sesja. Zapisujemy. Jak Państwo widzą, dostałem informację, że profil został po prostu utworzony. Ale zapisywany w systemie i żeby można było go użyć, trzeba włączyć i wyłączyć nasze oprogramowania i włączyć jeszcze raz, żeby sobie mogły je pobrać z systemu. Przejdźmy w takim razie do naszych zdjęć z tamtej sesji. Otwórzmy sobie wszystkie. Kamera. Jak Państwo widzą, wszystkie zdjęcia zostały otworzone. Przejdźmy sobie do naszego wzorcowego. Zaznaczmy wszystkie, żeby korekty, które wprowadzimy, zostały tak naprawdę na wszystkich naszych plikach. Tutaj przechodzimy do zakładki Camera Calibration, czyli kalibracja aparatu. I nasz po prostu odszukujemy nasz profil. Jak Państwo widzą, on jest tutaj na końcu. I aplikujemy go w tym przypadku. Jeszcze oczywiście musimy kroplomierzem sprawdzić balans bieli. I tak naprawdę wszelkie te ustawienia przeszły nam na poszczególne zdjęcia sesji. Tak wygląda tak naprawdę tworzenie profilu DNG, jak również jego synchronizacja. Można sobie pisać tutaj gotowe, one zostają zapisane po prostu w tych plikach. Jest jeszcze zakładka w programie Color Checker Passport na tworzenie Dual Illuminate. Profil jakby podwójny, który służy tak naprawdę do bardziej ekstremalnych sytuacji, gdzie tworzymy profil, który już w sobie będzie miał różne światła, na przykład światło żarowe i światło lampy błyskowej. Polega to, tak jak poprzednio, na przeciągnięciu dwóch plików, na przykład o różnym naświetleniu. To, jak Państwo widzą, jest plik ze studia, światło około 5000 kelwinów. A tutaj jest plik, który było wykonane zdjęcie akurat pilotem lampy błyskowej, czyli około 3000 kelwinów. Tak naprawdę chodzi o przetworzenie, po prostu wrzucenie tutaj tych dwóch zdjęć i program sam sobie po prostu utworzy profil, który zawiera w sobie dwie różne temperatury barwowe naszych zdjęć, naszej sceny. Jak to wygląda w programie Lightroom? Szczerze mówiąc, myślę, że jeszcze prościej, dlatego że nie musimy tworzyć tutaj plików DNG. Profil możemy generować za pomocą naszych oryginalnych po prostu plików RAW. Jak to się odbywa? Bardzo, tak poprzednio, bardzo prosto i prawie bezobsługowo. Tak naprawdę cała jakby opiera się na wyeksportowaniu zdjęcia do Color Checker Passport. Wykonujemy to w taki sposób, że klikamy prawym przyciskiem myszy na zdjęciu z naszym wzorcem. Naciskamy eksport i wyszukujemy sobie w liście Color Checker Passport. Jedyną naszą operacją jeszcze tutaj to jest tak naprawdę nazwanie tego profilu, czyli również sobie nazwiemy go
D800. Jak również weźmy sobie sesja i dwa. Naciskamy przycisk Save i tak naprawdę automatycznie generuje nam się ten profil. Gdyby w jakiś sposób informacja od nas zwróciła, że nie został utworzony ten profil, wystarczy albo użyć innego zdjęcia, albo trochę przekadrować to zdjęcie. Zobaczymy, jak program utworzy nam ten profil. Otrzymaliśmy informację, że został utworzony. Również musimy wyłączyć i włączyć jeszcze raz nasz program Adobe Lightroom, żebyśmy mogli użyć tego profilu. Przejdźmy do działu Develop i znajdźmy sobie nasz profil. Jest to ten, który przed chwilą utworzyłem, czyli akurat ten. Oczywiście naszą operacją jest pomiar balansu bieli. I tak naprawdę możemy w tej chwili synchronizować te ustawienia na innych zdjęciach, wybierając właśnie kalibrację i balans bieli. Tak, proszę Państwa, wygląda tworzenie profilu DNG. Jest to bardzo prosta rzecz, a bardzo pomocna. Zarządzanie profilami DNG. Do tego służy program Profile DNG. Wygląda w taki sposób. Po otwarciu mamy całą listę utworzonych wszystkich, które do tej pory utworzyliśmy, profili. Jeśli w jakiś sposób nie używamy jakiegoś, wystarczy po prostu go odhaczyć, a jeśli w ogóle nie chcemy go używać, to tak naprawdę możemy go przyciskiem Delete usunąć. On znika z systemu i jakby nie zaświeca nam całego programu po prostu nieużywanymi profilami.